Minister Niedzielski, Kościół mógłby bardziej pomóc. Adam Niedzielski, Kościół mógłby bardziej pomóc w promocji szczepień. W przypadku liczby chętnych do szczepień przeciw COVID-19 potrzeby jest nowy impuls. Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc, powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia wraz z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem uczestniczyli w piątek w konferencji prasowej na Uniwersytecie Medycznym we Lublinie, inaugurując pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności „Dobrze Cię widzieć” u dzieci z klas 1-3 z województwa lubelskiego. Minister Niedzielski powiedział, że Kościół mógłby bardziej pomóc, jeśli chodzi o kwestie szczepień. Zaznaczył, że w przypadku liczby chętnych do szczepień przeciw COVID-19 potrzeby jest nowy impuls. Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc, ocenił szef MZ. Poinformował, że są prowadzone w tej kwestii rozmowy z przedstawicielami Kościoła. Wspomniał, że planowane jest pewne przedsięwzięcie z udziałem archidiecezji lubelskiej, na razie minister nie chciał jednak zdradzać szczegółów. Chcemy poprosić o pomoc, oświadczył. Apel o sprawiedliwą dystrybucję szczepionek. Kampania szczepień przeciwko COVID-19 w Stolicy Apostolskiej rozpoczęła się 13 stycznia. Wśród pierwszych osób znalazł się papież Franciszek i jego emerytowany poprzednik Benedykt XVI, o czym 14 stycznia poinformował dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni. W lutym papież zaapelował o zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciw koronawirusowi, nie według kryteriów ekonomicznych, lecz przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich. W kwestii zdrowia nie może rządzić logika zysku, zaznaczył. Wielu polskich biskupów już się zaszczepiło. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek 16 kwietnia wystosował apel do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19. Zaznaczył w nim, że na wojnie z koronawirusem, podstępnym i bezwzględnym wrogiem ludzkości, należy zaufać służbie zdrowia, sprawdzonym procedurom medycznym oraz jasnym wskazaniom papieża Franciszka, podkreślił biskup Guzdek i zaapelował: szczepimy się. Oświadczył wówczas, że sam jest już po pierwszej dawce szczepień. Szczepieniom poddają się także księża kapelani, służący żołnierzom, funkcjonariuszom służb mundurowych, kombatantom oraz ich rodzinom, napisał biskup Guzdek.